złożę 36. posiedzenie sesji Rady Gminy. Witam bardzo serdecznie Szanownych Państwa Radnych. Witam Pana Wójta, witam Pana Sekretarza, witam Panią Skarbnik, witam Panią Meszera. Chciałbym bardzo serdecznie powitać Szanownych Państwa Sołtysów. Witam bardzo serdecznie. Witam gości. Witam bardzo serdecznie Panią Wandę Dragę, Radną Powiatową. Witam serdecznie. Witam Pana Andrzeja Grabarka, Radnego Powiatowego. Witam Panią serdecznie Panią Danutę Mazur, honorowego prezesa gminy Iłów, przedstawiciela gminy Iłów i prezesa Banku Spółdzielczego Iłowie. Witam Panią Agnieszkę Balaszka. Witam Pana Sylwestra Roka, komendanta gminnego OSP. Witam Krzeszka Wasilewskiego, przewodniczącego PSL. Witam Panią Anetę Rozkosz, ODR w Bielice. Witam pracowników Urzędu Gminy. Witam serdecznie media, Echo Powiatu widzę, Presu nie widzę. Witam nasze media gminne. Witam przybyłych gości, których nie. Witam, których nie przywitałem. Mam pytanie do Szanownych Państwa Radnych. Czy wszyscy otrzymali zaproszenie? Wszyscy uważnie widzę. A więc, czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. To jest za takim porządkiem, który otrzymaliście Państwo radni, proszę o przegłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto był przeciwny? Nie widzę. Porządek został jednogłośnie przyjęty. Chciałbym Szanownych Państwa poinformować, że w dzisiejszym posiedzeniu bierze udział 14 radnych, tak jak to radny Cieśla określił, że dzisiaj nie będzie. No i trudno. Nie ma. Zatrzymam słowa, a więc będziemy obradować 14. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja Pana Wójta. Bardzo proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, gościci, zaproszeni goście. Nie ma dużo tematów, natomiast chciałbym Państwu przedstawić takie tematy jak 29 listopada odbyło się spotkanie w Warszawie na zaproszenie Pana Ministra Posła Macieja Małeckiego. Tematem spotkania była budowa Centralnego Portu Lotniczego w gminie Baranów. Proszę Państwa, co na ten temat mógłbym powiedzieć? No dla nas, jako dla gminy, na pewno jest to pozytywna, pozytywna decyzja i ja mam nadzieję, że my, jako mieszkańcy naszych tutaj ziemi łowki, nie będziemy tego lotniska odczuwali. Natomiast niektórzy, którzy byli na spotkaniu, a było spotkanie to z powiatu sochaczewskiego w Wójtowie i z powiatu żyrardowskiego. I trzeba powiedzieć, że niektórzy tam jakieś obawy mają. Natomiast, proszę Państwa, jest to niesamowity boom, niesamowity rozwój, niesamowity jakby uderzenie w kierunku kolei, w kierunku infrastruktury drogowej. I wiecie Państwo, że na pewno te sprawy biznesowe i sprawy jak restauracje kolejowe, to będą się też odsuwać wszyscy dalej ze względu na oddziaływanie tego lotniska. Skoro to ma być takie lotnisko o takim przerobie 100 milionów ludzi rocznie, no to proszę Państwa, ta infrastruktura musi być rozbudowana.
na pewno tutaj nasze te ziemie, a szczególnie najbardziej kochane, to będzie spowodowało szybki rozwój. Mam nadzieję, że jeżeli szybko to pójdzie, to efekt będzie pozytywny i dla nas tutaj, i proszę Państwa, chociaż jak wiecie Państwo, Modlę mamy też niedaleko, jakichś uciążliwości z tego nie widać. Te samoloty, które idą na Modlę, praktycznie trochę wyżej na Warszawę, do lądowania, a zresztą najgorsze to są samoloty, które wznoszą się do góry i tak zwanym przystankie. To jest największe oddziaływanie tam w odległości 12 kilometrów. Ale my mamy 40 kilometrów. Uważam, że dla nas nie będzie to żadnej uciążliwości, natomiast na pewno jakieś wpływy na to pozytywne będą. 1 grudnia odbyły się wybory Sołtysa w Brzozowie Nowym. Udział w wyborach wzięło ponad 50 mieszkańców. Za zmarłego sołtysa świętej pamięci Edwarda Lacha wybrano jednogłośnie panią Michalinę Kowala, którą chciałbym przedstawić. Serdecznie witamy, duże prawa. Wybrana została jednogłośnie. Piękna uroczystość. Ja pierwszy raz na 20 lat byłem na takiej uroczystości, gdzie tak sympatycznie było to odbierane. Za to z całego serca pani Michalinie dziękuję. Zresztą pani Michalina już tutaj z nami była, bo zaserwowała Edwarda, jeżeli nie mógł tutaj z nami być, bo był w szpitalu, był chory, to jednak już koleżanka z Bałtycu tutaj zaserwowała. Proszę Państwa, gratuluję jeszcze raz z całego serca. Życzę wszystkiego najlepszego. Proszę Państwa, 7 grudnia odbyło się szkolenie w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Spotkanie dotyczyło odnawialnych źródeł energii. Jak wiecie Państwo, będziemy ten program realizować i my w naszej gminie i dlatego nas to interesuje. Jest to program wcale nie lekki, jest to program dość ciężki, natomiast patrząc z punktu widzenia jako innowacje, to ja muszę Państwu powiedzieć, że jest już bardzo duże zainteresowanie nawet tych, którzy do tego programu nie wstąpili. Teraz firmy, które przyjeżdżają, już kilka osób na naszej gminie założyło sobie instalacje bez żadnej dotacji, bo proszę Państwa, to troszkę tanieje wszystko. Mało tego, jest możliwość dofinansowania z tak zwanego programu Prostumem Narodowego Funduszu, gdzie tam firmy już się nauczyły, jak składać wnioski, jak pomagać i jak załatwiać, żeby właśnie wytwarzać tą energię z dachu, bo to jest ta ogniwa fotowoltaiczne przeważnie są montowane na dachu, bo wtedy jest mniejszy podatek od tego. I proszę Państwa, to widzę, że bardzo dużo osób do mnie teraz przychodzi i mówią, żeby mogli, to jeszcze by się tam dopisali. No my na dzień dzisiejszy nie możemy nikogo dopisać, chyba że ktoś złoży rezygnację, to będziemy mogli zastąpić kimś innym i tak sobie to uzupełniamy. Po nowym roku rozpoczniemy przegląd instalacji grzewczych, budynków, domów, montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych w ramach naszego projektu Odzie w gminie Iłów i Słubice. Proszę Państwa, będą osoby, które będą już chodziły po domach, będą sprawdzały, jak można tam zainstalować, bo często ten pierwszy taki program funkcjonalno-użytkowy, który był przygotowywane, to był bardzo szybko, bo to był krótki okres naboru tych wniosków. Tam niektórzy, jak powiedzieli, że jeszcze dach mają z Eternitu, a nie zdążyli go zdjąć, to proszę Państwa, może być problem. Niektórzy podejmowali, ale mamy chyba dwa, trzy wypadki, gdzie była tutaj pani, że no nie dała rady, bo te opady. No proszę Państwa, od sierpnia praktycznie mamy opady, teraz jest bardzo trudno z dachami coś zrobić. Ten rok jest naprawdę katastrofalny, jeżeli chodzi o opady. Powoli też dobiega wykonanie dotychczasowania w Sinach Wiślańskich. Jest ciężka pogoda. Jest ciężka pogoda dla wykonawstwa. Proszę Państwa, tam się borykamy z wieloma problemami. Dziękuję z całego serca pani Sołtys z Dzieniewa, bo zaangażowanie tam jest niesamowite i tutaj dziękuję, że dyscyplinuje mieszkańców, bo proszę Państwa, wiecie Państwo, że po przeprowadzeniu nitki wodociągowej, to teraz woda praktycznie wychodzi na wierzch. Mało tego, jeszcze proszę Państwa, mamy tak, że drogi są porozjeżdżane, a jeszcze się nałożyło to, że w rejonie Bieniewa wykonano
kawałek, odcinek kilometra drogi asfaltowej na drodze 575, czyli na tej wojewódzkiej. I tam też są zrobione zjazdy. Ja współczuję tylko pani sołtys, bo ile ja mam mieszkańców, ile osób wyzwania, są różne sprawy, bo proszę Państwa, to nie jest takie wszystko proste, bo każdy by chciał pod siebie niektóre zjazdy, każdy by przesuwa granice, są zadrażnienia, po prostu mamy wiele z tego tytułu kłopotu. Ale proszę Państwa, dziękuję, że zaangażowanie tutaj pani to jest pani bardzo duże. Bardzo. I wyobraźcie sobie Państwo, że właśnie dzięki pomocy właśnie sołtysa to można coś zrobić, bo to by się nie dało. Natomiast mam nadzieję, że tą wodę skończymy już niedługo na popłynie, no ale teraz panią Kartik nam dostają tutaj problemy z tym rozliczeniem, bo zaliczyliśmy, że my zakończymy to miesiąc wcześniej. Ale te przejścia przez te jeżówki, zmiany, w jednym miejscu nie można, gdzieś jakieś kamienie, Bóg wie tam co. W ogóle teren jest niesamowity, ale ja i tak się cieszę, że już może to skończymy, a dopiero będziemy się później borykać z tymi tak zwanymi rozliczeniami. Ale już jesteśmy na etapie tak zwanym końcowym. Proszę Państwa, drogi gruntowe. Ja Państwu powiem szczerze, że takiego roku, jak tutaj prawie 30 lat jestem, nie pamiętam, żeby tak się poniszczyły drogi gruntowe. I mamy teraz coraz więcej dróg już asfaltowych, bo 20 lat temu jakby przyszło, to my byśmy sobie w ogóle nie dali rady. A teraz, proszę Państwa, drogi porozjeżdżane, to co dowieziemy, dzisiaj nie ma kolegi Rafała, bo po pierwsze, że szkoła nałożyły się jasełka w szkole z tym, nie wiem jak z czego to wynikało, ale podobno były już dużo wcześniej planowane. Pani dyrektor tutaj nie ma, ale proszę Państwa, patrząc z punktu widzenia, jak Rafał jeździ, zresztą wczoraj nawet wizyta pana sekretarza z Rafałem, ja jeździłem tutaj po stronie południowej, proszę Państwa, masakra. No, wyobraźcie sobie Państwo, że takiego roku, ja też nie pamiętam, że ludzie mieli wodę wszędzie, na podwórkach. Proszę Państwa, ja proszę Państwa sołtysów o jedną taką, moja prośba jest. Przepusty pozapalane. Nie ma w niektórych miejscach, leżą gałęzie w rowach, proszę Państwa, i to jest dużo przypadków. Tutaj mi już niektórzy teraz przychodzą i mówią, wujcie, sąsiad nie tych gałęzi nawalił, a nie chce zabrać. No proszę Państwa, my od tego też nie jesteśmy, jakoś dogadujcie się tam, ale nie można gałęzi nawalić do rowu, bo ten rów 10 lat był niepotrzebny. A przychodzi teraz rok, mamy takich 7 lat, spółki polikwidowane, nie mamy w ogóle żadnego jakiegoś nadzoru nad tym wszystkim. No ludzie przychodzą teraz, szukają dopiero, jak tu odkryć sąsiad, który tam powinien być, albo nie ma. No ale proszę Państwa, jeżeli tam był zadolny sad, wiercimy tymi wiertłami, ludzie mi przychodzą i mówią, to tam wszystko się wierci. Nie wiadomo, w którym miejscu przebiegają te sąski. Proszę Państwa, wszystko jest porwane, teraz jest masakra, nie ma, woda nie odchodzi. Mam prośbę taką do Państwa, że uczulajmy wszystkich, żeby tą wodę. Słuchajcie, we Wiśle nie ma wody. Rowy, Jezówka i te wszystkie nasze kanały naprawdę, no, najgorszych wzorów jest. Tutaj pani Krysia Cyślak może coś na ten temat powiedzieć, bo próbowaliśmy tutaj, żeby pomóc Piszkorze, pływa, wzrostów A pływa. To są jeziora, to nie są już, proszę Państwa, podtopienia, tylko to są zadania. Już poprzychodziły kaczki, zaraz będą łabędzie, proszę Państwa, i po prostu nie wiem, co to będzie się działo, bo tak mamy Giszy, Sereją, Giszy, Zrotowa Nowego, Paulinka, po kolei wszędzie pływamy. Nie wiem, ja sobie nie wyobrażam, jakby było 7 lat takich, to proszę Państwa, dopiero doznamy klęski, nie urodzaju, nie zebrania, w ogóle grunty nie poorane, nie posiane, a jeżeli to powymienkało, zobaczycie, że nawet drzewa owocowe, zresztą tu jest fachowiec, kolega Przemek Wasilewski może powiedzieć, że woda nie może stać w sadzie jabłoniowym czy wiśniowym, bo to wszystko wyleci. Jeszcze wina tam trochę wytrzymuje. Także proszę Państwa, jest naprawdę tragicznie i musimy się w jakiś sposób przed tym bronić. Proszę szanownych Państwa sołtysów, aby uczulać mieszkańców.
w jaki sposób jeszcze tarki puszczajmy. My będziemy też ze swojej strony tutaj robić narady, a proszę Państwa, zmienia się jakby cała organizacja melioracji urządzeń wodnych. Od 1 stycznia już nie będzie zarządu melioracji urządzeń wodnych, tylko będzie spółka Wody Polskie, która będzie funkcjonowała, nie wiem jeszcze jak, bo było kilka szkoleń, było kilka takich pogadanek, ale tak dokładnie to nie wiadomo, gdzie będziemy mieli jakie służby, gdzie pójdą dokumenty. No prawdopodobnie w Twardzewie ma się ten zarząd melioracji jak dawny, a te spółki wodne ten oddział utrzymać. Ale jak, co on będzie obejmował, jak on będzie, kto przyjmie dokumenty, to proszę Państwa, nie wiemy, bo to będzie do, no właśnie, bo sekretarz mi odpowiada, że to będzie do rzeczy wtóry. A gdzie my będziemy przypisani, czy będziemy do Kotławka przypisani, czy będziemy przypisani, proszę Państwa, to prawdopodobnie, że może w Wyszogrodzie jakiś punkt będzie. No będzie, będzie problem. Ja tutaj nie wiem, czy by nie należało niektórych dokumentacji, tych, które są na szczegółówkach, szczególnie je pozyskać albo skserować, albo odbić, bo ja się obawiam, że później nawet nie dotrzemy do żadnych dokumentów, które nieraz nam były potrzebne. Na zakończenie chciałbym przekazać od kolegi sołtysa Mariana Dębskiego Wam wszystkim i radnym, i sołtysom, zaproszonym gościom serdeczne życzenia świąteczne. Nie mógł z nami być dzisiaj, wczoraj pojechał do szpitala na nowo, już wrócił raz. Ze szpitala miał biodro, antyprotezy założone, coś tam znowu by zmieniło się, wyskoczyło i chłopak znów trafił wczoraj do tego. Także przekazuję, bo dzwonił dzisiaj do mnie i prosił, żeby wszystkich Państwa pozdrowić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Wójcie. Dziękuję bardzo za krótkie i zwięzłe wystąpienie. Szanowni Państwo, w międzyczasie przybyli do nas Pani Dyrektor z Karku, z Leokadia Brzozowska, Pani Dyrektor z Giżyc, Elżbieta Kopka. Serdecznie witam. Witam Jana Krasińskiego, witam Państwa serdecznie. Pozwolicie, że otwieram punkt czwarty. To są sprawy różne. Bardzo proszę o zabieranie głosu. Cóż takiego chyba święta Państwo czują, że nie ma chętnych. No miło nam, Panie Wójcie, że tak wszystko się w miarę pozytywnie układa. A prosi o głos Pan Sołtys Rybicki. Bardzo proszę. Szanowna Rado i dobrą tego ojca. Chodzi nam o tę eternity, zajmowanie tych eternity. To nie jest taka łatwa sprawa. Bo firma się reklamuje, ona się przyjedzie, zajmie, dziękuję, nie ma firmy. A tu leci też na głowę i kogo to obchodzi. Powinno być to tak zgrane, a najlepiej to by było, żeby ta firma z powrotem założyła nowy rynek. Gospodarz sprowadzi materiał gotowy, no i proszę Państwa, zdejmujemy i zakładamy. A jak inaczej to można zrobić? My, ja już robiłem, że już na potęgu tak to ja znam, ale że panowie robili świeży budynek, zdejmowali i zaraz kryli, to też to tak na jesieni zdejmować, a na wdaszcie po kawałku zrobić to dobrze. Jeżeli by to zwalili na raz, to dziękuję, ja już nie chcę tam być jeszcze. No i kto tam w ogóle, ale to jakie to są kości, bo u nas tych dachów prawie wszystko, bo to taki był błysk, który tak jak wcześniej. Ja mówię, że wróci do przeszłości, i teraz kogo szlać jeszcze to rzeczą razu, to zrobię. Nie mam. A nawet po kawałku, jak to zrobią, trzeba zrobić razu, bo to jest to wszystko. Bardzo proszę o uwagę. Chociaż nie ma tych uprawnień. Bo to jest trudno, to zawsze tłumaczyć, trzeba powiedzieć, że to jest.
Ja mam już to wcześniej przyczepał o tych wyborach, o walczych wyborach, o dzielnych człowiek, a my nawet nie proszę o głos pani przewodniczącej. Panie ale jeśli chodzi o tą drogę wojewódzką 575 na wysokości gospodarstwa pana Kobiereckiego, swego czasu był przepust. Tego przepustu w tej chwili nie ma. Ta woda może by lepiej spływała, gdyby ten przepust był, bo byłaby odprowadzona do Jeżuszki. I naprawdę problem na Łąkach jest drogi. Całe Łąki poprzez aż Krzyżykowskie do samej Woli Ładowskiej to jest odprowadzane. Jeszcze jedna prośba, panie Wójcie, czy nie znam się bardzo na tym, ale uważam, że byłaby taka możliwość, żeby może ta woda była bardziej pompowana do Wisły, bo stan wody Wisły jest niski, no a ta Jeżówka jest ciągle pełna. I to by na pewno odciążyło trochę i troszkę ta woda by zeszła do Jeżówki, a poprzez Jeżówkę popłynęłaby do Wisły. Dziękuję bardzo. Prosi o głos pani sołtys Żarczy. Ja mam takie trochę nie gospodarcze, tylko chciałam, korzystając z okazji, że jest na sołtysu i cała rada, chciałam powiedzieć, że tu z koleżankami sołtyskami organizujemy takie spotkanie integracyjne sołtysu, na które zapraszam wszystkich sołtysów, zapraszam pana wójta i pana sekretarza oraz wszyscy, kto miał ochotę dołączyć do nas z rady. Spotkanie to mamy na 27 stycznia, to jest sobota o godzinie 18 tutaj w domu. Będzie katering, ciepły posiłek, kawa, herbata, ciasto. Bardzo zapraszam. Dziękuję. A 60 zł od osoby. Dziękuję bardzo. Czy ktoś prosi o głos sołtysarska? Panie przewodniczący, panie wójcie, ja chciałem się tylko dowiedzieć, czy planowane są jakieś inwestycje w Załuskowie, jak wiecie, na drodze od asfaltu do tamto kodarskiego przedmieckiego, bo droga jest odpadzona, ale ludzie wciąż przybijają opony. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o głos pani sołtys Wyrzyc. Ja miałam prośbę z dom dziecka, żeby tam w bramie światło się świeciło, bo tam się nie świeci. I tam rano chodzą pracownicy do pracy i niestety trochę jest niezbyt miło w tych krzakach. Tak, tak. Prosto w bramie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pani radna teraz. Ponieważ był taki moment, kiedy firma tutaj polecała się z tabliczkami na budynki i teraz powtarzają się ciągle telefony. Najpierw kilka osób, że należy, żeby wszyscy te tabliczki mieli właśnie w tej firmy. To są jedyne tabliczki. I chciałabym, żeby rekomendowane przez gminę, żebyśmy to raz to dobrze wyjaśnili, jaki jest obowiązek właściciela posesji, jaka tabliczka jest tabliczką prawidłową i że po prostu uciąć te ciągłe marketingowe rozmowy jako fundusze, co mi tak się wydarzy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnych. Bardzo proszę, panie wójcie, o odpowiedź. No tak, proszę państwa, kolega tutaj sołtys najlepiej z tym eternitem, no żeby zdjąć i założyć, no, najlepiej to by było, żeby jeszcze wziąć się, nie, ale proszę państwa, to nie polega na tym, polega to na tym, że my
nie zdejmujemy. My firmę w ramach przetargów wybieramy na utylizację eternitu. To nie jest zdjęcie eternitu z założeniem dachu, pokryciem dachu. Każdy musi dać we własnym zakresie, na to nawet nie ma dotacji. Proszę Państwa, w tym roku odebraliśmy około 300 ton eternitu i dwa lata temu taką samą ilość, czyli sporo jest tych dachów zmienianych, ale tu kolega ma rację. To nie jest takie proste. To nie jest proste dostosowanie majstra, który pokryje ten dach ze zdjęciem. A szczególnie najlepiej jest zdejmować sierpień, lipiec, sierpień, wrzesień, a oni przyjeżdżają przeważnie odbierać o termin, to jest październik, listopad. No tak, bo w październiku w tym roku żeśmy odbierali, proszę Państwa, i to jest nieciekawe, ja to rozumiem, ale my na to tutaj nie mamy wpływu większego. Proszę Państwa, na razie nie ma dotacji na pokrycia dachowe. Odprowadzanie łąk tutaj, że pytanie są tylko zapomnik, ja to rozumiem, my już różnie żeśmy próbowali, teraz nawet nie mamy z kim rozmawiać, odnośnie pompowania i wieżówki i odpompywania wody, tylko znamy taki system, że proszę Państwa, musi w wieżówce być dużo wyższy poziom wody, jakby Wiśle, żeby można było to Wisła, tak, wyższy poziom we Wiśle wody, jak tutaj, a jeżeli jest odwrotnie, to nie można pompować. No takie tam przepisy, bo ono samo powinno schodzić. Także, proszę Państwa, patrząc z punktu widzenia tych łąków, to ja widzę, że tam te łąki nikt nie wiedzie. Tam nic się nie zrobi, tam jest okropnie, ale ja nie wiem dlaczego. Taka sama sytuacja jest nie tylko tam od Ruszonego aż do Brzykowa, bo ludzie mi mówią po kolei, że woda nie schodzi, nie odpływa. Proszę Państwa, ja powiem też Państwu, że miała być modernizowana pompownia w Arciechowie. Nawet otrzymano do finansowania w wysokości 6 milionów złotych przez poprzedni jeszcze ekipę zarządu melioracji Spodka. No ale proszę Państwa, nie było 2 milionów, można pozyskać z własnych środków budżetowych, żeby tą pompownię wyremontować. Podobno te pompy, które są w Arciechowie, są na wykończeniu i tutaj mogą być niesamowite problemy ze względu na to, że teraz zmienia się zarządca, nie wiadomo jak to, proszę Państwa, będzie. Jeżeli chodzi o przepływ, to ten most, my znamy tutaj tą sytuację, ale proszę Państwa, to nie jest do końca tak, że my i tak, ja Państwu muszę powiedzieć, że w rejonie Bieniewa, tutaj Pani Marta może powiedzieć coś na ten temat, bo dlatego, że my kupiliśmy rury, sami ludzie zakładali, sami brali koparki i zakopywali, co my nie powinniśmy nawet do tego się dotykać. Tak szczerze Państwu powiem. I tak czynimy i tak robimy, bo przyzwolenie od Rady było, żeby tych ileś przepustów rocznie można ponać na przepusty Pań Skarbniku, żeśmy pewne pieniądze zostawiali. Proszę Państwa, tutaj jest racja, że żeśmy to zrobili, a to jest wszystko za mało. Te przepusty siadają, niewypoziomowane, woda nie odpływa, to trzeba cały ciąg, trzeba od dołu jechać, żeby do góry woda spływała. Ja na ten temat nie będę się wypowiadał, proszę Państwa, prosiłem, mówiłem, broniłem też na Ostrowcach, niech kolega tutaj Edward powie, jeździłem spółkę też rozwalono, bo to niedobre, tam po 10 zł ludzie nie chcieli płacić, były zaległości około 60 tysięcy, 50-60 tysięcy, za to można by było wiele zrobić, proszę Państwa, no nie, a teraz, proszę Państwa, dojdzie do tego, że jeżeli ktoś nie sprzątnie jeden rok, to jeszcze pół biedy, ale jak nie sprzątnie przez 3 lata, to dopiero będzie wtedy, proszę Państwa, tragedia. Ja nie wiem, ja sobie nie wyobrażam. Dziękuję Pani Sołtys też Jaśkiewicz za zaproszenie. Było w ubiegłym roku bardzo fajnie. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo przyjmujcie to zaproszenie. No, aby tylko pomieszczenia wystarczyło, a mam nadzieję, że jeżeli nie, to do szkoły się przeniesiemy albo do remizji do Iłowa. Jeżeli chodzi o załóżków tutaj kolego Adamie,
Tam jest tylko planowany remont na dzień dzisiejszy tej drogi. Nie ma na razie możliwości, żeby zrobić. A szczególnie, proszę Państwa, mówię o tak, bo my te drogi podgłaszaliśmy. Już mamy przygotowane wszystko, tylko proszę Państwa, nie wiemy, kiedy komisja znowu przyjedzie. Mamy dokumentację, kosztorysy porobione. Powiedzieli, że to trzeba przygotować całe dokumentacje. I mamy do zgłoszenia takie drogi, jak Państwu mówiłem. Arkiekubek, Bieniec, od Bieniewa do Hubertkowo, Hubertówki, do Obór, do Uderza. Proszę Państwa, jest Olszowiec w tym planie, ale też musimy wytrzymać z tym tak zwanym włożeniem tam jakiegoś, dopóki nie przyjedzie komisja. Bo proszę Państwa, jak nawieziemy tłucznia, gruzu, to proszę Państwa, nie mamy szans później, żeby uzyskać dofinansowanie. Mamy jeszcze w zanadrzu dwie drogi do wykonania, są to Giżyczki i proszę Państwa, droga od Suchodolskiej, to jest niby ulica Strażacka, ale jak Państwo wiecie, ona jest od tutaj od Ośrodka Zdrowia i wychodzi do tej Suchodolskiej, do Powiatowej, tam koło ogrodu Pana Jarzyka. I ta droga jest plana, ona jest już po tak zwanym protokole, po przeglądzie i mam nadzieję, że na te drogi dwie otrzymamy dofinansowanie. Lampa nie świeci się, tutaj może kolega sekretarz więcej powie, ale to tutaj zgłaszajcie do nas na bieżąco. Ja wiem, że jest to problem, bo proszę Państwa, jeżeli my na przykład dzwonimy do Sopotu, a Sopot nam załatwia tak zwane awarie, to jest nieporoniony pomysł, to jest chore. Ale no proszę Państwa, tak jest. Oni tam przyjeżdżają, tu zgłaszają, mają jakąś ekipę, wymieniają, ale muszą być te lampy ewidencjonowane, żeby wiedzieć gdzie, gdzie mają jechać. Ale tu kolega sekretarz się tym zajmuje. Ja mam nadzieję, że na dzień dzisiejszy nie było większych problemów. Tutaj Pani Radna odnośnie tych tabliczek. Proszę Państwa, może tutaj kolega sekretarz, bo też zleciłem, że sekretarz zajął się tymi sprawami od nakładu krzewa. Ja jeżdżę bardzo dużo po wioskach, jeździmy szczególnie po 50-latkach pożycia i po 90-latkach praktycznie na każdym sołecznie, na każdej miejscowości gdzieś tam ktoś się trafi. Proszę Państwa, ja widzę, że róbcie coś takiego, żeby jeżeli sami nie widzicie tej tabliczki z drogi, to proszę Państwa, zróbcie ją tak umieście, żeby było ją widać. Bo są tak szakami, jest tabliczka powieszona, nie widać, a proszę Państwa, później tutaj są jakieś właśnie pretensje do nas, że mamy tylko oznakowane miejscowości. Nie wiem, czy Państwo widzieli na Zalesiu, my taką próbę żeśmy zrobili. Na Zalesiu tutaj nie ma kolegi Lachowicza Sławka. Ale proszę Państwa, tam zrobiliśmy taką próbę ładnego oznakowania. Jeżeli Państwo uznacie, że to się podoba, to będziemy powolutku tam realizować i zmieniać. Ja mamy obawy trochę, czy to nie będzie niszczone. Bo jak wiecie Państwo, to naszym społeczeństwem różnie to czasami bywa, bo niektórzy to na złość robią. Teraz proszę Państwa, przecinają nam kabel, telefoniczne kable. Nie wiem, kto komu na złość to z tym robi, no masakra, no przecież mamy te światłowody też już popowieszane. Teraz znów mamy program taki będzie realizowany, gdzie do każdej szkoły będzie doprowadzony światłowód. Jeżeli proszę Państwa nie będzie to w gruncie, to będzie to na słupach znowu, no to proszę Państwa, to ktoś się bawi, nie wiadomo, czy ten kabel się nie nadaje po to, żeby go ukraść, bo to jest plastik. Nie wiem, czy ludzie nie wiedzą, no wycinają jakieś tam kawałki, później mamy tutaj sam problem, teraz też jest uszkodzony mamy, nie ma dostępu, Państwo musicie wybaczyć, ale zanim światłowód się zgleni, a wiecie, że koszt sklejenia jest bardzo duży, 20 tysięcy jest taki 40 czy 100 parowy kosztuje spawanie. No proszę Państwa, to jest tragedia. No. I to coraz więcej mamy takich dewastacji, a to rozwalane są skrzynki, te tak zwane telekomunikacyjne. No ja nie wyobrażam sobie, czy to młodzież, czy to ktoś komuś na złość, czy sąsiad sąsiadowi, żeby telefonu nie było. No proszę Państwa, bo wtedy internet nie chodzi, nic nie chodzi. No proszę Państwa, jest to masakra. My na policję zgłaszamy, ale proszę Państwa, na dzień dzisiejszy no, taka jest sytuacja. Proszę Państwa, ja zapomniałem o jednej rzeczy.
I tutaj ukłon dla Rady. Mam nadzieję, że tak uzgodniłem z panem komendantem, otrzymaliśmy, bo jak wiecie państwo, Rada dofinansowała zakup samochodu dla Policji w Iłowie. Taki samochód już przyszedł przedwczoraj na komendę powiatową i będzie pokazany tutaj państwu, na pewno ja nie ma dzisiaj komendanta naszego kierownika posterunku Policji w Iłowie, pana Jakubowskiego, ale mam nadzieję, że w najbliższym czasie pokażę państwu ten samochód, jest to Opel, już do dyspozycji będą mieli, ale po nowym roku dopiero poświęcimy ten samochód, bo dlatego, że za dużo się wszystkiego na rampy po prostu nie wyrobimy, bo dużo jest opłatków w szkołach, są spotkania, jeszcze mamy wiele spraw do świąt, do załatwienia, jeszcze z Państwa nie damy rady, ale ten samochód już muszę Państwu radnym i prosić, żeby mnie komendant powiatowy policji, że też przyjedzie, ale chciałbym w Radzie podziękowanie złożyć i tak zwanych rzeczy zdrowych, spokojnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, głoszę tych zadań. Jeżeli chodzi o lampy, to zgłosimy, także nie ma problemu. Jeżeli chodzi o te tabliczki, jeżeli ktoś ma tabliczkę starą, widoczną, niezardzewiałą i jest ona w porządku, to nie potrzeba wymieniać na żadną nową. Ja krótko i na temat. To ja wiem, że oni namawiają, no to co zarobić, tak? Krótko i na temat. Jeżeli ktoś ma tabliczkę, ja mam, dziękuję. A że ona jest taka czy inna, oczywiście nie jest obowiązek oznakowania nieruchomości, o tym mówi rozporządzenie ministra infrastruktury. Natomiast jeżeli ktoś ma, to nie musi mieć nowej. I to jest wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę o głos razy może jeden. Jak przedmówczyni powiedziała, że wyzwaniają te firmy, że ja mam uregulowane, powiedziałem, że mam uregulowane to już które środki, mam bardzo w porządku. Tabliczki są bardzo trwałe, takie na niebieskim, te białe kolory. To jest bardzo długo, jeszcze 10 lat, aby nie zmienił nic ani wygląda, ani. Ale co wrócę się, sekretarz, do tego, jak jest głos na Zalesiu zrobione tam. No, ładnie to wygląda, tylko że to może jest kosztowne i tak jak może to być zniszczone, może być podłączone czy coś innego. Ale tam u mnie w Wójcie jeszcze nie zostało na tym kierunku Zalesia oznaczone i za Brzozowem zaraz zaczyna się Brzozówek i też się na tablicy. Ja już nie proszę o ten oświetlony jako ten zwykły zawódźcie, bo to miało już być sekretarze i tak to się ciągnie, że tego nie ma. Bo targasze tam już jest oznakowane, a tu jest to nieoznakowane. A tu mamy buty, tak i jest. Tak, i tego. I jeszcze jedna taka sprawa, tam sekretarzu na Brzozówku wyrzuciłam się wyrwa w asfalcie, taka dosyć spora. A było to już remontowane, ale z powrotem woda stoi i tam jak ktoś wpadł jadący pierwszy raz, to koło z drugi przy samym. To jest na wysokości kogo? To jest na wysokości Tadzia Orlińskiego tego ogrodu. Tam za Sikorą, za Orlińskim. To jest między tu, a tym Antana w zawości tego ogrodu. Tam było tak, remontowane i to tam, trzeba by to w nie zrobić jakoś tam, czy nawet rysem zasypać na razie, bo naprawdę ktoś koło nie przyszło. O i jeszcze taka zmianka krótka, bo tak rozmawiamy o tych eternitach, o wszystkim, ale wiemy o tym Bogu, że ten, tym odpaleniem będzie różnie jak to będzie. Czy nie moglibyśmy coś jakąś petycję wystosować, coś przyspieszenie dociągnięcia tego gazu do naszej rejony i rządu, czy tam minimum tutaj ten teren, żeby przecież mamy gasy daleko, sama rzecz mamy kombinie i to tak szybko spada po miejscu i mimo, że nic nie wspomina. Ja uważam, że bardzo było tego, że trzeba wiedzieć, żeby ten gaz tutaj do nas doszedł, bo tu łatwiej się utrzymanie, czy jakiś przemysł jak wyruszył się coś takiego. A tak to już stoi w miejscu i się nie rozwija. Dziękuję bardzo. Proszę o głos radna Berna. Dziękuję bardzo. Ja do pana sekretarza przypominamy się w sprawie drogowskazów do, bo są różne miejscowości, gdzie przy drodze głównej, między innymi w Rzeszowie, przy drodze głównej są jakieś numery i później w bok idzie. I niestety jest to problem. Później trudno odnaleźć te budynki. To jest jedna rzecz, a tutaj do radnego Mądrzejewskiego od razu pani radny. W zeszłym roku na dorządra była firma z Sochaczewa i oni są otwarci, panie sekretarzu. Chętnie będą działali i gaz jest możliwy u nas do doprowadzenia. W każdym razie tak mówili w zeszłym roku na dorządra. Jeżeli mamy odnośnie tego gazu, jak państwo pamiętacie, na której sesji wójt mówił o podpisaniu listu intencyjnego,
z Polską, to jest spółka Polskie Sieci Gazownicze, PSG, jest to spółka córka PGNiG, czyli tego wielkiego moloka, który zajmuje się tak naprawdę dystrybucją gazu na 100%. Robią koncepcję, czyli tak, bo jak Państwo wiecie i to zostało powiedziane wcześniej, gaz jest w Gąbinie, gaz jest w Sochaczewie. W Gąbinie gaz jest jakby własnością Skarbu Państwa, czyli ta sieć i ta stacja przesyłowa, natomiast Sochaczew to jest spółka SIME, czyli prywatny podmiot, który opatruje mieszkańców Sochaczewa i okolic. Teraz ta firma Polskie Sieci Gazownicze, oni robią koncepcję, czyli czy bardziej, bo oczywiście to się musi później przekładać na pieniądze, oni muszą mieć też rachunek ekonomiczny. Czy bardziej się będzie opłacało ciągnąć linię z Gąbina, zaświć po drodze Sanniki, gminę Słubice, przyjść do Iłowa i Młodzieszyn dalej, prawda, bo to są tak zwane białe plamy, jeżeli chodzi o gaz na mapie Polski. Zresztą takich plam jest dużo, nie tylko nasz rejon. Czy bardziej mi się opłaca nitka, czy bardziej mi się by opłacała na przykład stacja regazyfikacji tego gazu na terenie gminy, tak? Czyli tak jak do tego wielkiego terminala w Świnoujściu, przywożą ten gaz tankowcami, on tam jest skroplony, czy nie, już teraz nie będę mówił, bo nie wiem do końca, i go tam rozklad, albo go rozklad jest, no, żeby w sieć, prawda, to wpuścić. Czyli czy bardziej się opłaca zrobić nitkę, czy bardziej stację na terenie gminy i tutaj dowozić ten gaz komunikacją, no prawdopodobnie drogową, bo kolejowej nie mamy. No ale też ona musi być z tej stacji regazyfikacji, muszą być poprowadzone jakieś nitki, prawda, które doprowadzą ten gaz do poszczególnych posesji. Badają rynek, bo muszą mieć większych odbiorców. No, większymi odbiorcami u nas jest no, na pewno duża kotłownia w szkole w Iłowie, prawda, bo ta kotłownia ogrzewa i szkołę, i dawne gimnazjum, i hale, i te wszystkie łączniki, które tam są, także jest to dosyć mocny kocioł. No dalej wszystkie budynki użyteczności publicznej, czyli chociażby GOP, Urząd Gminy i tak dalej, i tak dalej. No i firmy również prywatne, jest trochę tego transportu, czyli u nas jest potencjał, żeby no i takie skupiska ludzi, na przykład działki w Iłowie, gdzie jest ta zabudowa zwarta, działki w Brzozowie, i takie rzeczy interesują. List intencyjny jest podpisany, natomiast no szczerze trzeba powiedzieć, od tego listu intencyjnego jakby to wszystko trochę usiadło, ucichło, czyli nie ma odezwu, tam też była jakaś reorganizacja, no bo my żeśmy byli tak, najpierw pod Łodzią, później pod Ciechanowem, teraz okazuje się, że jesteśmy pod Warszawą. Tam jakieś tam cały czas zmiany idą organizacyjne, no i pewnie osobowe również, bo to jednak spółki Skarbu Państwa. Zobaczymy, natomiast nie jest to tak, że w ogóle to ucichło. Teraz jakieś dwa miesiące temu też byłem na Związku Gmin Miejskich i wyobraźcie sobie Państwo, że niektóre gminy stosują coś takiego, że tak jak Państwo kojarzą te zbiorniki przy domach, prawda, takie tam, no, sam mam taki zbiornik i korzystam z tego gazu, powiem szczerze od siebie, że nie ma taniej, nawet drzewy Państwo taniej nie opalicie, bo takie są, takie są realia, tylko budynek musi być dobrze ocieplony. To Państwu mówię szczerze, nie opalicie nawet drzewy taniej. To teraz na przykład w takim sklepiku, o ile masz wódkę, oczywiście trzeba mieć swoją wódkę, nie żadne dzierżawy, żeby nikt wam nie dyktował ceny gazu, prawda? Trzeba mieć zainwestować 5 tysięcy złotych, postawić wódkę i przyłącze, a wtedy się jest panem swojego losu. Jeżeli dzierżawa, to nie, to absolutnie nie, bo cena gazu, który jest dwa razy dwukrotnie wyższa. Ale to jeszcze wrócę, na przykład takie, jeżeli są takie duże skupiska, jak na przykład działki w Iłowie, to firmy stawiają takie zbiorniki duże, robią od tego zbiornika przyłącze do poszczególnych budynków. To są liczniki i ci ludzie korzystają z tego gazu, z tego zbiornika zlokalizowanego w pobliżu tego osiedla. To jest też ciekawe. Gazprom się zajmuje, ta spółka Gazprom zajmuje się takimi instalacjami. Ciekawostką jest to też, że robią przyłącze za złotówkę.
oni robią za złotów, naprawdę. I zresztą u wójta był ten człowiek któregoś dnia. No, być może, jeżeli byłby problem, żeby albo by się to wszystko przedłużało z tą witką, z wójta, no to można pomyśleć o czymś takim, prawda, żeby na przykład, tylko oni też chcą skupiska ludzi. Nie jest to możliwe w dużym rozproszeniu, że gospodarstwo jedno jest tam, a drugie jest za pół kilometra czy za kilometr. To muszą być skupiska domów, no, czyli takie sprawy. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten gaz. No, to nie jest tak, że to umarło, natomiast to prawda, trochę ostatnimi czasy się nie odzywają z tego polskich sieci gazowniczych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zakończymy sprawy różne. Przejdziemy już do meritum sprawy, a więc spraw związanych z działalnością urzędu. A więc bardzo proszę Panią Skarbnik o przedstawienie projektu zmian uchwały budżetowej na rok 2020. Projekt uchwały na rok 19 grudnia 2017 roku przedstawia się następujący sposób. Zwiększy się dochody bieżące budżetu o kwotę 132 tysięcy złotych, zmniejszy się dochody bieżące budżetu o kwotę 26 tysięcy złotych, zmniejszy się dochody majątkowe budżetu o kwotę 10 042 złotych, po czym dochody budżetu ogółem wartość 27 milionów 282 373 złote. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 84 000 złotych, zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 30 000 złotych, zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 10 042 złote i zwiększa się Panie Przewodniczący, to są głosy, że to było czytane. Mam pytanie do Szanownych Państwa Rady. Czy ten projekt mamy czytać zmian budżetowych? Bo my chciałbym powiedzieć, omawialiśmy to szczegółowo na komisjach i Szanowni Radni doskonale to znają. Kto jest za tym, żeby projektu nie czytać? Proszę o podniesienie ręki. Poproszę o liczenie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. A więc nie czytamy. Przechodzimy do dyskusji. Nie widzę chętnych do dyskusji. Szanowni Państwo, pozwolicie, że zapoznam tylko w skrócie z projektem uchwały. To jest z dnia 19 grudnia 2017. Uchwała numer 125, łamane na 25, łamane na 2016 Rady Gminy. Z dnia 20 grudnia 2016 wprowadza się następujące zmiany. I tutaj paragraf pierwszy, zwiększa się dochody. W paragrafie drugim zwiększa się wydatki, w paragrafie trzecim wprowadza się zmiany, paragraf czwarty wykonanie uchwały powierzchni wójtowi gminy i paragraf piąty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017. Kto z szanownych pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, to proszę podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Dziękuję bardzo. Uchwała budżetowa została przyjęta. Przechodzimy do punktu. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018. Bardzo proszę Panią Radną.
uchwaleniu budżetu zrobimy malutką przerwę, żeby rozdać kalendarze. Państwu sołtysą, a więc będzie czas na dyskusję. Pozwolicie, że przeczytam projekt stanowiący, czyli stronę stanowiącą projektu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018, gdzie w paragrafie pierwszym przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Jałów na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej. Traci moc uchwała Rady Gminy Jałów 124 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, w którym realizacja projektu budżetowego i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2018. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jałów i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję bardzo. Czy pani skarbnik ma dalej przedstawić zmiany wieloletniej prognozy? Czy radni są za tym, żeby po prostu nie przedstawiać, bo tak jak wcześniej mówiłem, było to omawiane. Kto jest za tym, żeby na projekcie skończyć, a otworzyć dyskusję? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Wobec powyższego otwieram dyskusję co do prognozy wieloletniej. Nie widzę chętnych. Proszę pana przewodniczącego wspólnej komisji o przedstawienie wyników komisji. Dziękuję bardzo. Sądzę, że nie ma potrzeby, bo wszyscy radni byli na komisji i wiedzą, kto był za, kto był wstrzymujący czy przeciwiający się. Czy są chętni jeszcze do dyskusji? Nie widzę. Pozwolicie zatem, że to jest króciutka uchwała, przedstawię ją. To jest zarządzenie nr 42 na 2017 wójta gminy Jałów z dnia 10 listopada 2017 w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Jałów. Podstawy prawne. W paragrafie pierwszym przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2018 wraz z uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozą finansową wraz z objaśnieniami przedstawił. Po pierwsze, Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Łódź celem zaopiniowania. Po drugie, Radzie Gminy w Iłowie, paragraf 2, zarządzenie wchodzi w życie dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Za przyjęciem powyższego projektu uchwały głosowało 5 radnych, przeciwnych było 0, wstrzymało przeciwnych. Dziękuję bardzo. Projekt uchwały został wieloletni prognozy finansowej został przyjęty. Przechodzimy do punktu następnego. Punkt kolejny to jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Jałów na rok 2018. W projekcie zakłada się dochody w łącznej wysokości 33 232 480 zł.
wydatki 32 452 270 zł. Z dochodów budżetu stanowiących środki Unii Europejskiej w kwocie 1 413 603 zł spada się pożyczka wyciągnięta w roku 2017 na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego poznaną rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego wraz z budową przydomowych wyczyszczalni ścieków gminnych. Różnica między dochodami budżetu umieszczonym jest spadek pożyczki w kwocie 1 413 603 zł. Stanowi deficyt budżetu w kwocie 633 593 zł, które zostanie pokryte przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 100 000 zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 533 593 zł. Przychody planowane to wartość 1 619 413 zł, rozchody 2 399 623 zł. Limit zobowiązań z tytułu kredytu pożyczek to 100 tysięcy złotych na przejściowy deficyt, 100 tysięcy złotych na planowany deficyt. Kwota wcześniej zapomnianych zobowiązań z tytułu wyciągniętych kredytów 985 820 zł. Wyprzedzające finansowanie 533 593 zł. Utworzono rezerwę celową 66 miesięcy, rezerwę ogólną 34 tysiące. Określono dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych podobnymi ustawami. Ustalono dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz określono limit wydatków w tym zakresie w ramach programu przeciwdziałania narkomanii i wydatków związanych z problemem profilaktyką. Bardzo proszę o uwagę. Ustala się dochody z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 588 tysięcy oraz wydatki 588 tysięcy. Ustala się dochody z tytułu opłat i klasy korzystające środowisko 13 tysięcy złotych. Dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Iłowie. Ustala się również dotacje celowe dla podmiotu zaliczonego i przeliczonego do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem 6. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nie objęte załącznikiem numer 2 oraz na wykaz przesiewień do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem numer 7. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 100 tysięcy złotych, dokonywania zmian w ramach działu trwania rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji zadań przyjętych, do dokonywania zmian w ramach działu planu wydatków na uposażenia, blokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do szanownych państwa. Czy szerzej mamy ten budżet obrobić, czy państwo go znają, także skończyć po prostu na przedstawieniu projektu uchwały. Tak? To jest za tym, żeby w takiej formie, jak państwa mi przedstawiła, zakończyć dyskusję, bo tu pan przewodniczący wspólnej komisji już powiedział, że większość radnych była za przyjęciem budżetu, a więc byśmy przeszli do głosowania. To jest za tym, żeby nie czytać i nie przedstawiać dalszej wersji. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Szanowni Państwo, ja tylko w formie jeszcze wyjaśnienia z tego daru. Ten projekt się składa, a więc projekt uchwały budżetowej gminy i uchwały. Rok 2018 składa się z 12 paragrafów i uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega
publikacji w dzienniku urzędowy województwa mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń urzędu gminy. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję, proszę o wynik. Dziękuję. Projekt powyższej uchwały został przyjęty. Zgodnie tak jak obiecałem, Szanowni Państwo, jest 10 po 11, do 20 po 11 robimy przerwę. Panu sołtysu proszę nie wychodzić, bo będą rozdawane kalendarze noworoczne, także proszę się otrzymać. 10 minut przerwy. Thank you.
kontrolowane dokumenty, a więc jeśli można, to
bardzo proszę o kilka zdań na temat tego. Tak, bardzo proszę. Wysoka Rado, Panie Wójcie, Państwo Sołtysi, nic nie trzeba. Skontrolowaliśmy dokumenty za rok 2016, bo 2017 jeszcze jest niezamknięty. Dwie strony wniosków pokontrolnych. Jeżeli ktoś będzie się chciał zapoznać, to oczywiście to jest dostępne. Po przedstawieniu tych wniosków kontaktował się ze mną pan prezes Unii Jów. Chcę to poprawić, a w pierwszym rzędzie to po prostu chodzi o to, żeby wprowadzić uchwałę naszą w życie, a nie żeby ona wisiała w powietrzu i tak to pokrótce wygląda. Nie będę Państwu tego dzisiaj omawiała, bo to jest po prostu dłuższy wybór, że tak powiem. A czas jest taki przedświąteczny, więc gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, oczywiście nie ma problemu przekazać tych informacji. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Proszę o głos pan sekretarz. Dwa słowa. Tutaj już rozmawiali na komisjach wspólnych, to dzisiaj też faktycznie nie jest dzień na takie sprawy. Natomiast w nowym roku, czy to na jakiejś komisji wspólnej, czy na sesji, no jednak te trzy osoby z rady, żeby zostały wybrane, dobrze? Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, znają temat, żeby powstała komisja. Musimy wybrać spośród siebie trzech radnych do tej komisji, po dalszych trzech przedstawicieli będzie z Urzędu Gminy i jeszcze trzech z organizacji pozarządowych. A więc zrobimy to po nowym roku, ale to jest naprawdę bardzo ważne i pilne i musimy to zrobić. Mam pytanie do Szanownych Państwa, czy czytać ten projekt uchwały? To jest za tym, żeby nie czytać, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że w skrócie tylko przedstawię, czego dotyczy przyjęcia programu współpracy gminy i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego na rok 2018. Projekt uchwały składa się z 6 paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018. Kto z Szanownych Pani Panów Radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Proszę o wynik. Za przyjęcie powyższego uchwały została przyjęta. Przechodzimy do punktu następnego, podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Warszawie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatów przyrody Kępa Karolińska i Kępa Antonińska. Bardzo proszę Panie Sekretarzu o przedstawienie. Drodzy Państwo, to też było omawiane w komisjach wspólnych. Pan Junikar, który ja pracownik ochrony środowiska, przedstawiał projekt tej uchwały, natomiast Rada wypracowała swoje stanowisko i to stanowisko jest teraz ujęte w tej uchwale. Ja pozwolę sobie przeczytać uchwałę i załącznik do uchwały. Jest to uchwała w sprawie zaopiniowania projektów planu zadań ochronnych dla rezerwatów Kępa Rakowska i Kępa Antonińska. Tutaj mamy podstawę prawną. I tutaj tak. Rada Gminy Niłów uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje się negatywnie projekty planu zadań ochronnych dla rezerwatów Kępa Rakowska i Kępa Antonińska.
stanowiące załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Stanowisko Rady Gminy Iłów stanowi załącznik numer 1 do uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I teraz Państwo pozwolą, odczytam ten załącznik. Załącznik numer 1 do uchwały dnia 19 grudnia 2017 roku. I tutaj czytamy. W dniu 14 grudnia 2017 roku na posiedzeniu Komisji Wspólnych Rady Gminy Iłów po zapoznaniu się z przedłożonymi projektami planów zadań ochronnych dla rezerwatów Kępa Rakowska i Kępa Antonińska, Radni Gminy Iłów jednomyślnie zdecydowali o niezaopiniowaniu projektów przedmiotowych dokumentów. Swoje stanowisko motywują nierozstrzygnięciem następujących kwestii. Po pierwsze, rezerwaty Kępa Rakowska i Kępa Antonińska obejmują swoim zasięgiem obszar rzeki pomiędzy brzegami. W przedmiotowych dokumentach nie wskazano długoterminowych rozwiązań dla przeciwdziałania zarastaniu koryta cieku roślinnością korzeniującą się w nie biegach rzek, brzegach rzek. Wskutek zarastania następuje zmniejszenie przepływu wody, podpiętrzenie poziomu wód, jednocześnie niekontrolowany rozrost kęp, przez co wzrasta ryzyko zagrożenia powodzią. Punkt drugi. W przedmiotowych dokumentach nie poruszono kwestii regulacji pogłębiania koryta rzeki na wysokości rezerwatów. Pogłębianie i udrażnianie koryta rzeki niezbędne jest z punktu widzenia zapobiegania powodziom, a także w celu planowanego udrożniania szlaku wodnego po Wiśle. Podejmowany dokument w opinii Rady Gminy Iłów powinien zawierać zarówno zapisy dotyczące ochrony przyrody, istniejących siedlisk i gatunków, ale jednocześnie powinien jednoznacznie określać zasady racjonalnej gospodarki zasobem, jakim jest Wisła, biorąc pod uwagę nie tylko część rzeki, którą stanowią rezerwaty przyrody, ale rzeki jako całości wraz z jej potencjałem gospodarczym i turystycznym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym szanownym Państwu powiedzieć, że odnośnie tego projektu, żeśmy mocno dyskutowali na wspólnych komisjach. Opinia była wręcz negatywna i my jako Rada potwierdzam to, co jest w projekcie, ustosunkowali się negatywnie co do projektu uchwały. Mam pytanie do Państwa Rady. Czy projekt czytać? To jest zapyt, żeby nie czytać, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Pozwolicie, że przedstawię tytuł nagłówkowy w sprawie zaopiniowania projektu planu zadań ochronnych dla rezerwatu Kępa Rakowska i Kępa Antonińska. Projekt uchwały składa się z trzech paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Pani i Panów Radnych jest za powyższą uchwałą? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta. Przechodzimy do projektu następnej uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy. Panie sekretarzu, bardzo proszę o przedstawienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Następny projekt w sprawie uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Iłów oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2018-2022. W paragrafie pierwszym czytamy. Uchwala się program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w latach 2018-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 oraz zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy w latach 2018-2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 2. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Iłów. Paragraf trzeci. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia
podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego, podają do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Piłów oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Ta uchwała była również omawiana na komisjach wspólnych. Był tam urzędnik, który jest autorem tej uchwały, który wyjaśniał wszystkie te zapisy tej uchwały. Ja tylko powiem w skrócie, jest to dokument, który mówi potencjalnym mieszkańcom, którzy byliby zainteresowani takim lokalem, o sposobie wynajmowania, sposobie, albo inaczej, możliwości otrzymania lokalu socjalnego gminnym. Jak Państwo wiecie, jest ich niedużo, natomiast kilka tych lokali jest, no i one są użytkowane. Więc żeby nie czytać uchwał i innych ustaw, prawda, odnośnie tego tematu, no to rady gmin podejmują takie prawo lokalne i to prawo lokalne jest jakby bardziej dostępne dla mieszkańców, żeby się z tym zapoznać. No jest tutaj cały załącznik, jest tego kilka stron, było to omawiane na komisjach wspólnych. Jest również załącznikiem jest również wniosek o przydział lokalu mieszkalnego socjalnego. No wiadomo, że te lokale są dla osób, które może powiedzmy no, nie uzyskują dużych dochodów, prawda? To jest jakby podstawa tego, żeby taki lokal otrzymać. Natomiast są jeszcze inne losowe sytuacje w życiu, gdzie taki lokal czasem no, gmina musi przyznać osobie, która na przykład, no nie wiem, jest pożar, prawda, inne zdarzenie losowe, różnie bywa. Ta uchwała określa również stawki za wynajem również lokali socjalnych, jak również lokali wynajmowanych. Bo mówimy o lokalach socjalnych, ale również niektóre lokale nie są lokalami socjalnymi, tylko my je wynajmujemy. Lokal socjalny jest to lokal o jakby niewielkim takim wyposażeniu, tak? Czyli nie ma łazienki, nie ma kanalizacji, nie ma innych jakby takich mediów, natomiast te lokale wynajmowane niektóre w naszej gminie posiadają takie media i one już nie są lokalami socjalnymi, tylko one podlegają wynajmowi. Ta uchwała to określa, pan Kularewko, rozmawialiśmy na komisjach wspólnych na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Senator Kularewko prosi o głos radna Berna. My tylko mamy pytanie, bo nie, to była pomyłka, to nie jest Płocka 12, Płocka 8, czyli ten budynek. Płocka 8, Wyzwolenia 3, czyli budynek socjalny, Plac Kasztanowy, czyli budynek, gdzie ośrodek zdrowia mamy i mamy jeszcze, może nie wszyscy Państwo wiedzą, taki zasób mieszkaniowy na Ładach, Łady 9. Tutaj była pomyłka, jeżeli chodzi o Płocką, to była tak naprawdę, to była Płocka 2, nie wiem skąd tam się wzięło 12. Państwo wiedzą, Płocka 2 to jest Urząd Gminy Biłowie. Kiedyś tam były lokale socjalne, Państwo pamiętacie, przed remontem tam mieszkał lekarz, prawda? Może dlatego ta pomyłka się tutaj no po prostu się jakby zatrzymała, tak? Zostało to. Natomiast to jest Płocka 8, nie Płocka 12, nie Płocka 2. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Łady 9, to jest zasób mieszkaniowy również gminy Piłów. Wodomistrzówki. Tak. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze coś zadać? Nie widzę. Mam pytanie do szanownych pani Zarazek. Czy projekt uchwały czytać? To jest za ten przyjęcie, to proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Szanowni Państwo, pozwolicie, że przedstawię program uchwalenia programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Piłów oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy na lata 2018-2022. Projekt uchwały składa się trzech paragrafów. Kto z pani, pan radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do następnego punktu. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. Bardzo proszę tutaj koleżankę z gminy o przedstawienie programu. Wysoka Rado, zadania przewidziane do realizacji w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych są kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Głównym celem programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ograniczenie zjawiska picia alkoholu, używania substancji psychoaktywnych i podejmowania działań ryzykownych. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinach. Wprowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Przewidywany koszt realizacji gminnego programu profilaktyki szacuje się na kwotę 90 tysięcy złotych. Przewidywane efekty realizacji programu. Podniesienie świadomości mieszkańców gminy i ruch wobec skutków uzależnienia. Zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w działania związane z organizacją spożycia napojów alkoholowych. Udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom i zmniejszenie skali dysfunkcji występujących w rodzinach wynikających z uzależnienia i współuzależnienia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Widzę, że nie ma chętnych do zabrania głosu, a więc pozwolicie, że spytam, czy mam czytać, bo tu koleżanka już przeczytała całość uchwały. To jest za tym, żeby nie czytać. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że przeczytam nagłówek. W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2018. Projekt uchwały składa się z trzech paragrafów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Zbliżamy się do końca punkt 12. Interpelacje radnych, zapytania są dyskusji. Nie widzę. Czy są uwagi co do protokołu z ostatniego posiedzenia sesji? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Szanowni Państwo radni, otrzymaliście zaproszenia na tak zwaną sesję czyszczącą. Czy wszyscy głosowali za przyjęciem? Już zostało ustalone.
się wstrzyma? 3. Z poprawkami, rozumiem. Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca. Pozwolicie, że zamknę 36. posiedzenie sesji Rady Gminy. Chciałbym prosić tutaj Państwa o uwagę, bo Słowo Boże wygłosi nam tutaj młoda koleżanka pracownica z Urzędu Gminy. Bardzo ją proszę, a później będzie opłat. Czekam na mikrofon. Pan tutaj.